Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś projekt troszkę nietypowy, a mianowicie rzuciłem wyzwanie chłopakom z kanału Milion Pomysłów na Minutę, Romkowi i Jackowi, że ja z takich oto krzesełek powycinam wszystkie elementy, wyślę im, a oni z tych elementów będą musieli złożyć pufę. Jak sądzicie, czy im się uda? Jeżeli ja coś źle nawiercę, źle wytnę, oni tego nie złożą. A jak złożą, zobaczymy, kto da radę. Zapraszam na film. Ja mam wszystko przygotowane, wybrane. Cztery nogi, cztery łączyny, cztery traleczki też na łączynki. Wyczyszczone, troszkę zeszło z rozbijaniem, z wybraniem. Mam już wybrane mniej więcej najlepsze nogi, gdzie jest najmniej. Tu kołeczek został, ale to gniazdo pod kołek się przewierci. W tym momencie zajmę się nowymi otworami pod te traleczki, bo te traleczki nie będą w tym miejscu, tylko będą w tym miejscu, więc ja ustawię sobie wiertarkę stołową, dorobię jakąś przekładnicę z paru kantóweczek, tak żeby ładnie, stabilnie mi to stało, ściskiem ścisnę i wywiercić w tym samym miejscu, co są te kołeczki, żebym czasem nie nawiercił z tej strony, bo będzie ząg. Muszę się pilnować, tak żeby to ładnie zrobić, więc ja zabieram się za nawiercanie otworów. Otworki pod traleczkę mam nawiercone w każdej jednej nodze. Otwory czy gniazda pod kołki też przeczyściłem. Nie zostało mi nic, tylko złożyć samą górę na sucho. Co zauważyłem, to
tych łączynkach frezowanych są kołki ponawiercane, czyli śmiem sądzić, że najpierw był skręcany, składany, nie skręcany, przepraszam, jeden bok. Tak jak sądziłem, teraz to mi nie wejdzie. Nie wiem, jak zrobić ujęcie, żeby wam to pokazać. Kołeczki z tych łączyn, te, które są podwiercone, wyszły w gniazda. Chcąc teraz znowu włożyć tą, nie wejdzie, bo te kawałki kołków będą trzymać. Czyli albo we wszystkich łączynkach te kołeczki, co są podwiercone, obetnę na równo. Tego kołeczka nam zostanie jakieś 2 cm, tak, 19 mm. Jakby to powiedzieć, muszę mieć złożone na sucho górę, ustawić kąt, tak żeby, bo w tym momencie mniej więcej widać, ta łączynka będzie szła tu. I ja ją muszę skrócić i z jednej strony, i z drugiej strony na równo wypośrodkować, tak żeby zmieściła się na środku. Myślałem, że będzie łatwo, jednak nie będzie łatwo. Nic. Ja sobie wezmę suwmiarkę, zmierzę, ile mam do tych kołeczków, co mi wystają. Ewentualnie w tych dwóch łączynkach, która będzie szła tu i która będzie szła... O, no już więcej nie wejdzie. Chyba, żeby ściskiem jeszcze spróbować dotknąć, ale wątpię w to, bo otwory są na ciasno. Nie, nie wejdzie dalej. Czyli tu zostaje ta szczelina, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, to co jest podwiercone, muszę po prostu obciąć albo w tych dwóch, albo w tej i w tej łączynce, która będzie szła tu. Mniej więcej widać, nie jest może kąt 90 stopni, one jedne za drugie zachodzą. Niewiele, bo niewiele. Tu będzie lepiej widać. O. I dlatego wszystkie te kołeczki są podwiercone. Więc nic. Albo podetnę te kołeczki pod kątem 45 stopni. Tylko ten dziubki. I tu tak samo. I wtedy powinno mi się zejść. Przemyślę, zobaczę. W każdym razie muszę sobie odmierzyć długość tych traleczek, tak żeby od tego, można powiedzieć, środka i w jedną, i w drugą stronę było tyle samo. Więc ja zabieram się za mierzenie. No niestety, jak wcześniej wspomniałem, nie jest łatwo. Z tego względu, że tu mam Fi 15 i tak samo tu nawierciłem Fi 15 wiertłem. Ale no niestety, po skróceniu ta traleczka się nam tu rozszerza i wyszło na to, że jest 18 mm, więc do 15 tarniczek, pilniczek. Tu jeszcze mi brakuje dobre 2-3 mm, żeby mi doszło. W każdym razie jest na ciasno, więc ja zabieram się za, no niestety, wszystkie jeszcze 7 końców. Dłuteczkiem na półokrągło, a później pilniczkiem. No niestety, trzyma się mocno, więc jestem na 100% pewny, że się
nie rozkleję, jeszcze jak klej dobrze zwiążę, nie ma takiej opcji, więc jak wcześniej wspomniałem, ja zabieram się za resztę końcówek, zrobić ładnie na czop, żeby mi pasowały w te otworki. I widzimy się, jak będę miał wszystko skończone. No niestety jest to troszkę męczące, no ale dla chcącego nic trudnego. Ja mam wszystko dopasowane. Te traleczki czy toczone elementy są doprowadzone do Fi15 z każdej jednej strony. Tu mam jeszcze, odzyskałem cztery kątowniczki, które były powkładane tutaj w róg i przypięte z szywkami. Mianowicie to będzie wyglądało następująco. Złożymy to tak mniej więcej w całość. Tu brakuje dwóch kołeczków, więc będą dodatkowo dołożone do wszystkiego i chłopaki je nakleją. I tak na sucho, nie do końca, bo mamy tu szczeliny, troszkę się buja. Trzeba docisnąć, ale tym zajmą się chłopaki Jacek i Roman. Ja swoją część zadania wykonałem. Udało się mi. Tu jeszcze, tak jak wcześniej wspomniałem, jak chłopaki będą chcieli, te kątowniczki można wstawić, czy z szywkami, czy gwoździami. Przybić, będzie bardziej stabilniejsze. One były z tego względu, że tylko i wyłącznie tu po bokach były te toczone łączyny tu na samym dole, żeby to krzesło stało stabilnie i wzmocnione były tu. W tym momencie mamy cztery, więc te kątowniczki w sumie rzeczy nie są potrzebne i tak będzie stabilne. Do tego jeszcze przyjdzie siedzisko. Rozmiar pufy wyszedł 41 na 41 cm, więc ja pakuję elementy w paczuszkę i wysyłam chłopakom i zobaczymy w drugiej części filmu, jak oni sobie z tym poradzą. Więc serdecznie zapraszam na kanał Milion Pomysłów na Minutę, tak żeby zobaczyć, czy chłopaki sobie poradzili ze złożeniem tego, co ja dla nich przygotowałem. A z Wami tradycyjnie się żegnam i widzimy się w kolejnej realizacji. Cześć!